Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. możliwości upadku Unii Europejskiej, Europejskiego Zielonego Ładu czy pontyfikatu Benedykta XVI. Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Gor. Witam wielce czcigodnego. Panie Stanisławie, co według Pana mogłoby być takim punktem zwrotnym, który doprowadziłby do upadku, a przynajmniej poważnego osłabienia Unii Europejskiej? Jakie korzyści polityczne, finansowe przyniesie Niemcom, czyli faktycznym jego architektom słynny Zielony Ład? No, punktem zwrotnym byłoby dojście przez Niemcy do przekonania, że Unia Europejska przysparza im więcej kłopotów niż korzyści. No i gdyby postanowiły ją rozmontować, to mogło to być bez żadnych takich dramatycznych akcentów. Po prostu by zapomniały zapłacić składkę. Jeszcze by może kogoś namówiły drugiego, żeby też zapomniał zapłacić składkę. No i ci wszyscy dygnitarze unijni musieliby wrócić do domu, bo nie mieliby czym zapłacić za hotel i restaurację. Także to bez żadnych, nikt by nawet może nie zauważył takiego, tego, dla co jakie Niemcy korzyści polityczne, finansowe, fakt, Zielony Ład. No takie, to jedną przynajmniej widzę taką, że dzięki lansowaniu Zielonego Ładu Niemcy skłonią kraje słabe i głupie do tego, żeby zrezygnowały z nośników energii, którymi dysponują, na rzecz nośników energii, którymi nie dysponują. No i skończy się na tym, że Polska na przykład, która tutaj w tym jest, należy do tej drugiej grupy krajów słabych i głupich, Polska zrezygnuje z węgla, będzie musiała kupować rosyjski gaz od Niemców. No to dla Niemców to jest dobry interes. Tomek Smolarz. Szanowny panie Stanisławie, podawał pan przykład wystąpienia papieża Benedykta XVI w Oświęcimiu jako element skoordynowanej polityki historycznej niemiecko-izraelskiej. Przypomnę, że chodzi o wypowiedź jego świątobliwości o tym, że naród niemiecki był pierwszą ofiarą Hitlera. No tutaj, czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? No, muszę tu sprostować. Benedykt XVI powiedział dokładnie tak, że Niemcy były pierwszym państwem okupowanym przez nazistów. Tak powiedział Benedykt XVI. Więc chodzi mi o szerszą pana ocenę wypowiedzi papieża. Na ile pana zdaniem była ona niefortunna i została wykorzystana przez tamtą stronę, a na ile mogła być wyrachowana? Pamiętam, że media głównego ścieku i tak miały papieżowym Benedyktowi za złe to wystąpienie. Było to syn Niemiec, nie użył w nim ani razu słowa antysemityzm. A jedynymi ofiarami, jakie nazwał wprost, byli chrześcijanie. Jak pan ocenia pontyfikat obecnego papieża emeryta? Serdecznie pana pozdrawiam i życzę wszystkim tej pogody ducha, o której często pan mówi. No ja uważam, że Benedykt XVI żadnego wypadku przy pracy nie zrobił, że to była wypowiedź przemyślana. I nawet jeżeli nie miał takich intencji, to znakomicie się wpasowywała w niemiecką politykę historyczną, która, przypomnę, zmierza do tego, żeby z Niemiec stopniowo zdejmować odpowiedzialność za II wojnę światową. Więc przedstawienie tezy, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów, można oceniać jako majstersztyk. Po pierwsze rozróżnienie Niemców i nazistów, że naziści to było jakieś ciało obce. No a po drugie, że Niemcy ze sprawcy II wojny światowej jednym susem wskakują do pierwszego szeregu ofiar. No, trudno mi sobie wyobrazić większy majstersztyk propagandowy. Także nie wiem, myślę, że Benedykt XVI no, jest Niemcem, w związku z tym dlaczego miałby tutaj tak sobie nie pomyśleć na przykład. Tym bardziej, że rzeczywiście no, tak jak Polska czy Rosja została okupowana przez bolszewików,
No to Niemcy przez nazistów. No, nie było to takie całkiem odległe od prawdy. Ale propagandową wymowę miało niezależnie od tego, co tam sobie przy tym myślał Benedykt XVI. Jak pan oceniał pontyfikat obecnego papieża emeryta? No, on był krótki i taki, no, sama abdykacja Benedykta XVI świadczy, że on sam doszedł do wniosku, że celów, jakie mu przyświecały przy obejmowaniu pontyfikatu, nie będzie w stanie osiągnąć. No i w tej sytuacji moim zdaniem źle zrobił, no ale powinien walczyć, ale widocznie uznał, że to ta walka nie ma szans powodzenia. Bo jak pamiętamy, Benedykt XVI podawał za przyczynę swojej abdykacji stan zdrowia. No widzimy, że zdrowie jak na razie, daj Boże każdemu, żeby tak dopisywało, więc na pewno przyczyny były inne. Pani Marta Grzywacz. Szanowny panie redaktorze, jakie jest pana zdanie odnośnie Legii Akademickiej? Gdyby pan miał ponownie 20 lat, to czy wziąłby pan w niej udział? No to zależy od tego, jakie cele by sobie stawiała, bo Legia Akademicka, no, mogłaby, ja miałem 20 lat w 60-tych latach, no to nie wiem, jakie cele Legia Akademicka mogłaby sobie wtedy stawiać, które by były jakieś, no, realistyczne, takie, że warto by było tam dla nich ryzykować. Drugie pytanie. Jak spędzał pan młodości swój wolny czas? Jak dbał pan o balans między życiem prywatnym a zawodowym? Serdecznie pozdrawiam. Wolny czas spędzałem w różny sposób. Na lekturze, na rozmowach z przyjaciółmi, na chodzeniu do kina. Ja lubiłem chodzić do kina, czasami tam oglądać telewizję. Jeśli chodzi o rozdział między życiem prywatnym i zawodowym, no to tutaj takiego ścisłego rozdziału nie było, dlatego że w redakcji Zielonego Sztandaru, gdzie pracowałem, no to mieliśmy taką bardzo zgraną, towarzyską taką tam paczkę tak zwaną. Także często to życie zawodowe się splatało z prywatnym. Pan Jürgen Mellinger, proszę pana, gdyby Polska odrodziła się jako monarchia nawiązująca do tysiącletniej historii państwowości, Żydzi mieliby jakiekolwiek prawo skutecznych żądań za pozostawione mienie. Żydzi i teraz nie mają żadnego prawa. Żydzi chcą po prostu wymusić na Polsce realizację tych roszczeń. To jest, żadnej podstawy prawnej do tego nie mają. Oni chcą nakłonić czy wymusić na polskich władzach, żeby pozory takiej podstawy prawnej stworzyły. I bardzo możliwe, że takie próby by podejmowali również i wtedy, gdyby w Polsce odrodziła się monarchia. Całkiem możliwe. Wyobrażam to sobie bez trudu. Pan Adam Banach. Witam pana, panie Stanisławie. Wielokrotnie mówił pan, że istnieje plan przeniesienia Izraela na terytorium Polski i służą temu różne intrygi. Jak państwa poważne w postaci Niemiec i Rosji mogą pozwolić na to, by Izrael zainstalował się przy ich granicach? Przecież nie mogą naiwnie wierzyć, że gdyby tu byli, przestaną umacniać własną pozycję na niekorzyść sąsiadów, jak to robią obecnie z krajami arabskimi. Tym bardziej, że mają swojego politycznego wasala w postaci USA, które będzie ich bronić i wspomagać na o wiele większą skalę niż Polskę. Izrael będzie im zagrażać o wiele bardziej niż obecnie słaba Polska, której mają pełno swoich agentów i własne stronnictwa polityczne. Izrael jako państwo poważne z pewnością nie pozwoli się tak zinfiltrować i sprowadzić do bycia jakąś strefą buforową o gospodarce peryferyjnej, niekonkurencyjnej i uzupełniającej gospodarkę niemiecką, jak to obecnie dzieje się z naszym krajem. Pozdrawiam i zdrowia życzę. No ja nie wiem, czy wielokrotnie o tym mówiłem, ale mówiłem rzeczywiście zainspirowany taką wypowiedzią Henry Kissingera,
Właściwie tam coś o polityce międzynarodowej musi wiedzieć, był sekretarzem stanu w swoim czasie Stanów Zjednoczonych i on powiedział, że w ciągu 10 lat Izraela może nie być. No to przecież nie wyparuje, tylko gdzieś się przeniesie w bezpieczne miejsce. Jak Niemcy z Rosją by na to zareagowały? No, jeśli by potrafiły temu zapobiec, no to by potrafiły, a jeśli by nie potrafiły, no to musiałyby to przyjąć do wiadomości, pewnie ze zgrzytaniem zębów, ale no cóż, trudno. Pan Mateusz Kurczyna. Szanowny panie Stanisławie, czy działania w sprawie udzielenia wsparcia firmom w ramach tarczy finansowej nie mają charakteru takiego jak te udzielanie przez sanację? Nieraz pan o nich wspominał. Dla nakreślenia tła cytat ze strony PFR. Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. Mam obawy co do tego, co stanie się z firmami, gdy będą musiały pomoc spłacać. Umorzenie też nie jest optymistyczną opcją, ponieważ wtedy pomoc podlega podatkowi dochodowemu. No przecież niezależnie od tego, firmy będą musiały spłacać to tak czy owak. A skąd rząd bierze pieniądze na to? No teraz tam pożycza, no ale jak pożycza, to będzie musiał oddać. A jak będzie musiał oddać, to skąd weźmie pieniądze? Od tych firm, które teraz ratuje. To jasne, one, że tak powiem, samopomoc uprawiają, a rząd tylko próbuje obcinać tego kupony. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, wymieniając systemy rządzenia w państwach europejskich, wymienił pan system kanclerski i system parlamentarno-gabinetowy. Czym się one różnią? Tylko tym, jaki tytuł nosi przewodniczący Rady Ministrów. Podobnie jak pan kiedyś powiedział, uważam, że system prezydencki byłby efektywniejszy. Zlikwidowany zostałby miły obyczaj odziedziczony przez PRL, że nie rządzi ani premier, ani prezydent, lecz pierwszy sekretarz, który nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności za swoje rządy. Premier jest premierem z łaski pierwszego sekretarza, natomiast wybranego prezydenta zmienić by się nie dało. O, tam dałoby się, ale trudniej rzeczywiście. System kanclerski. No taki system kanclerski mamy w Niemczech, gdzie władza wykonawcza właściwie w pełni się skupia w osobie kanclerza, który jest jak gdyby takim prezesem komitetu wykonawczego większości parlamentarnej, a prezydent w systemie kanclerskim pełni funkcje czysto takie dekoracyjne, nie ma żadnej władzy. U nas ta władza jest nieudolnie, powiedziałbym, nieudolnie podzielona między prezydenta i premiera, którzy stanowią dwa organy władzy wykonawczej. To oczywiście jest złe, dlatego że tym bardziej złe, że prezydent w Polsce jest wybierany w głosowaniu powszechnym, więc ma bardzo silną legitymację demokratyczną, ale władzy nie ma, bo tę władzę, większość władzy ma premier, który takiej silnej legitymacji demokratycznej nie ma. Ja też uważam, że system prezydencki byłby lepszy. Po pierwsze dlatego, że usuwałby ten dualizm władzy wykonawczej, potencjalne zarzewie konfliktu, przynajmniej jedno z tych zarzewi konfliktu by eliminował, a po drugie uniezależniałby stabilność władzy wykonawczej od chwiejnej równowagi w Sejmie. Prezydent raz wybrany na 5-letnią kadencję byłby stabilny, władza wykonawcza byłaby stabilna, co więcej mógłby zostać wybrany na drugą, bo dzięki temu państwo by miało rządy o długiej kadencji. No i jest inne niebezpieczeństwo wtedy, bo prezydent by się
trochę uniezależnił, był uniezależniony od właśnie takiego układu sił w Sejmie, co by mogło budzić w nim jakieś takie dążenia do władzy dyktatorskiej, jak to kiedyś Kuponiek mówił, że rządził dekretami. No, ale takim remedium na te bonapartystowskie ciągoty to jest rozdzielenie władzy wykonawczej od dyspozycji funduszami publicznymi. Otóż kto inny ma władzę wykonawczą, a kto inny ma klucz do kasy. To jest bardzo dobre remedium na ciągoty bonapartystowskie. Ja w projekcie swoim konstytucji, tam opowiadam się za systemem prezydenckim. Zresztą cały czas uważam, od samego początku uważam, że system prezydencki jest lepszy. I dlatego, gdyby to ode mnie zależało, to bym system prezydencki w Polsce wprowadził. Mam nadzieję, że kiedyś to się uda, nie mnie, tylko jakimś innym już ludziom, którym dobro państwa leży na sercu. No i tym optymistycznym wyznaniem wiary kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z państwem do następnego cykielu. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan. Chciałbym się zapytać, zawsze na spotkaniach pan mówił o Judeopolonii, o tym projekcie, a tutaj dzisiaj w ogóle. Czy mógłby pan rozwinąć to spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z Giulianim i tego wspólnego przyjaciela, kto to był i co oni tam mogli powiedzieć, bo ja jestem akurat farmaceutą i niedawno w styczniu miał być już taki projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego w Polsce przegłosowany odnośnie ograniczenia rozwoju sieci aptecznych. I tam w tym projekcie było tak, że nowe sieci będą mogły się rozwijać tylko pod warunkiem, że w sieci nie ma więcej niż 4 apteki. Tymczasem w Polsce, w Łodzi szczególnie, tutaj dużo osób chyba wie o tym, jest taka sieć sławna Superfarma. To jest sieć izraelska, która posiada już w Polsce 67 aptek i ta sieć ma bardzo duże plany, żeby w Polsce powstało aptek tej sieci setki, tysiące i jeżeli to prawo by zostało przegłosowane, to wtedy ta sieć nie mogłaby się rozwijać, podczas gdy w Izraelu ta sieć zaczęła plajtować wręcz i polscy podatnicy no po prostu wspomagają tą sieć, dzięki temu pacjenci w Izraelu mają tańsze leki. Tak. Właśnie, jeśli chciałbym jeszcze powiedzieć, że w momencie, kiedy to już miało być głosowane, posłowie PiS-u byli za tą nowelizacją, w pewnym momencie pan wicepremier spotkał się właśnie z tymi z przedstawicielami narodu, kupców i prawników. I ta nowelizacja, nie, pomimo tego, że PiS ma większość, dzięki paru posłom związanych z panem wicepremierem Gowinem, to przepadło. Także prawdopodobnie to w ogóle nigdy nie wejdzie. Proszę państwa, no nie jest żadną tajemnicą, że w stosunku do Polski od 1996 roku kierowane są żądania realizacji roszczeń majątkowych, tak zwanych bezspadkowych roszczeń majątkowych, odnoszących się do tak zwanego majątku bezspadkowego. Te roszczenia są pozbawione jakiejkolwiek podstawy, ani moralnej, ani prawnej. Co trzeba podkreślić, bo wielu ludzi myśli, że jednak no, jakieś podstawy są, a tu my tylko nie chcemy tego oddać i tak dalej. Otóż nie ma żadnej podstawy ani moralnej, ani prawnej do tego, żeby te roszczenia realizować. No ale i naciski na Polskę polegają na tym, żeby polski rząd taką podstawę stworzył, to znaczy stworzył pozory legalności dla rabunku Rzeczypospolitej. I pan prezydent Duda, kiedy był ostatnio w Nowym Jorku, w polskim konsulacie w Nowym Jorku spotkał się z przedstawicielami amerykańskich organizacji żydowskich i nie ukazał się żaden komunikat ze
strony Kancelarii Prezydenta w tej sprawie. To, co wiemy o przebiegu tego spotkania, to wiemy z wypowiedzi dla jednej z amerykańskich gazet uczestnika tej rozmowy, Abrahama Foxmana, szefa Żydowskiej Ligi Antydefamacyjnej. Abraham Foxman powiedział, że podczas tej rozmowy pan prezydent Duda zobowiązał się do wzmożenia walki z antysemityzmem w Polsce i zapowiedział nawet jakąś legislację, nie wiem jaką, i że przedmiotem rozmowy była też sprawa roszczeń. Ale już pan Foxman nie wyszczególniał, czy pan prezydent złożył jakieś zobowiązania w tej kwestii, czy nie. Potem jeszcze było spotkanie delegacji rządowej, był wyjazd delegacji rządowej do Izraela, tam gdzie pani Szydło miała poprzedni wypadek samochodowy. No i jestem prawie pewien, że sprawa roszczeń musiała tam być poruszana, dlatego że Izrael, który pierwotnie nie angażował się oficjalnie w sprawę realizacji tych roszczeń, od roku 2011 oficjalnie się w tę sprawę zaangażował, uczestnicząc w utworzeniu zespołu HERT, którego celem jest odzyskiwanie mienia żydowskiego w Europie Środkowej. No to w tej sytuacji nie wiem, jakie warunki czy jakie efekty były ze wspólnej znajomości Jarosława Kaczyńskiego i Rudolfa Giulianiego z Leibem Fogelmanem, bo Jarosław Kaczyński podobno zna go jeszcze ze szkoły, a Rudolf Giuliani zna go, bo go zna, bo no nie wypada go nie znać, prawda? Więc to tam. A jeżeli jest tak, jak pan mówi, że nowelizacja tej ustawy została powstrzymana, no to zapewne ktoś starszy i mądrzejszy taką taktykę tutaj doradził. To jest bardzo poważna sprawa. To jest bardzo poważne zagrożenie i dla państwa polskiego, i dla polskiego narodu. Dlatego, że te roszczenia są szacowane na sumę 65 miliardów dolarów. To jest równowartość rocznego budżetu państwa polskiego. Więc jest rzeczą oczywistą, że państwo polskie nie jest w stanie wygenerować takiej gotówki bez natychmiastowej katastrofy gospodarczej, politycznej i społecznej tutaj na miejscu. Zatem, jeżeli te roszczenia mają być realizowane, miałyby być realizowane, to musiałyby być zrealizowane w naturze, to znaczy w nieruchomościach. A to oznacza, że środowisko obdarowane takim majątkiem dysponowałoby tym majątkiem na terenie Polski, zyskując natychmiast w ten sposób dominującą pozycję ekonomiczną, która natychmiast by się przełożyła na dominującą pozycję polityczną i społeczną. To by była szlachta. To by była szlachta. Więc naród polski zostałby we własnym kraju zepchnięty do roli narodu drugiej kategorii. Dlatego mówię, to była katastrofa nie tylko dla państwa, ale również dla narodu. Bo to zepchnięcie byłoby bardzo trudne odkręcić. Nie wiem, czy za 100 lat by się to udało. A 100 lat to są 4 pokolenia, a 4 pokolenia to mogą się już przyzwyczaić do tego, że są należą do drugiej kategorii. Proszę państwa, jedna uwaga. Otóż co to jest naród? To jest narodowość, która się politycznie zorganizowała, to znaczy zaczęła wytwarzać szlachtę. I to jest proces, który postępuje, ale to jest proces, który może być cofnięty. Naród może się uwstecznić do poziomu narodowości. To znaczy może mieć wspólny język, historię, obyczaje, religię, ale utraci zdolność do wytwarzania szlachty.
I mamy historyczny przykład takiego uwstecznienia z narodem czeskim, który po bitwie pod Białą Górą, gdzie czeska szlachta została wymordowana, wytracona, eksterminowana, naród czeski na kilkaset lat uwstecznił się do poziomu narodowości. Przestał wytwarzać szlachtę. Szlachtą narodu czeskiego byli Niemcy. I dopiero w XIX wieku nastąpiło odrodzenie narodowe czeskie. Czeski naród zaczął tę zdolność odzyskiwać, więc to powinno być dla nas przestrogą.